Wygląda na to, że Mateusz Morawiecki pomógł prezydentowi Macron znacząco w pierwszej turze pokonać kandydatkę prawicy, skrajnej prawicy, panią Le Pen. Czy miał jakoś wpływ na to, to do końca nie wiemy, ale do końca sondaże wskazywały na bardzo zbliżone poparcie. Wówczas wszedł cały na biało Mateusz Morawiecki, zaatakował prezydenta Macron, ten mu odpowiedział. No, i wynik 5 punktów procentowych, różnicy to jest całkiem sporo. Oczywiście nie wiemy tego, co się zdarzy za dwa tygodnie. Walka na pewno będzie zażarta, ale wygląda na to, że prezydentem pozostanie Emmanuel Macron. Jak będą wyglądały relacje polskiego rządu, który się angażował po stronie jego kandydatki? Z prezydentem Francji można się tylko domyśleć. Rząd Mateusza Morawieckiego realizuje starą politykę totalnej izolacji. Jesteśmy w otoczeniu naszych wrogów. Jak mówi telewizja pisowska, mamy wrogu we Francji. Wrogiem jest Biden, wrogiem jest Macron, wrogiem są Niemcy oczywiście. O Rosji, Białorusi. I innych nie wspominamy. Natomiast na Ukrainę chcemy wysłać misję pokojową NATO. Ogłosił to parę dni temu Jarosław Kaczyński. To, że nie chce tego prezydent Ukrainy, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, że chce tego Jarosław Kaczyński. Miliony uchodźców z Ukrainy też nie chciało wysłuchiwać po raz kolejny syren. Przed syrenami uciekli z Ukrainy, a zafundowaliśmy im. Kilka minut wycia w związku z nową tradycją utworzoną w tym roku. Jak wiadomo, tradycja jednoroczna, a właściwie zerowa, ma to do siebie, że jest bardzo długa. I w związku z tą nową tradycją, którą w tym roku utworzyliśmy, nie można było skasować syren. Trzeba było wyć, i tak wy, wyły syreny w większości miejsc w Polsce, bo tak sobie zażyczył Jarosław. Kaczyński, bo jego ból jest ważniejszy niż ból milionów uchodźców, miliona ukraińskich dzieci, ich strach, przerażenie. Ale wiadomo, liczy się tylko i wyłącznie to, co chce Jarosław Kaczyński. I w tym kontekście, oczywiście, mamy zamach. Tu chwila, Smutnej refleksji, wspomnienia tych wszystkich, którzy zginęli, ja znałem myślę, że dużą część z nich. Z niektórymi się przyjaźniłem, z niektórymi bardzo dużo pracowałem, jak ze Zbigniewem Wassermanem. Myślę, że naprawdę zasługują na coś więcej niż ten hocholi taniec. Nad trumnami smoleńskimi. Zasługują na powagę, na szacunek, na pamięć, ale na pewno nie zasługują na to, aby po raz kolejny wyciągać, jak królika z kapelusza, szaleńczą twarz szarlatana z komisji, który będzie znowu ogłaszał swoje rewelacje. Wydaje się, proszę Państwa, że żadna katastrofa lotnicza od samego początku nie była tak jasna jak ta. Od momentu, w którym odczytaliśmy czarne skrzynki, właściwie wszystko było jasno. Ktoś był w kokpicie, tym kimś później okazał się generał Błasik. Ten ktoś czytał zestawienie wysokości, mówił do pilotów: zmieści się śmiało. Prezydent nie podjął decyzji o tym, żeby zachować normy bezpieczeństwa. Nie było żadnej informacji do pilotów, że poleca odejść na jakieś zapasowe lotnisko. W związku z czym generał Błasik do 20 metrów nad ziemią prowadził ten samolot. Pilot pomny na przykre doświadczenia, które go spotkały po nieszczęstym locie do Tbilisi, gdzie później wyzywano go od tchórzy, gdzie później złożono na niego zawiadomienie. Bał się po prostu opierać swojemu przełożonemu. I tak okazało się, że te 20 metrów nad ziemią to, to był jar. I samolot uderzył najpierw w brzozę, a później w ziemię. Ze zdumieniem dzisiaj usłyszałem słowa mm, arcybiskupa krakowskiego, księdza yy, Marka Jędraszewskiego, który oświadczył, że każdy mm, rozsądny człowiek wie, że Samolot nie może się rozbić o brzozę. Yy, odbieram te słowa jako na naplucie mi w twarz, bo ja właśnie dokładnie tak uważam. Że samoloty nie powinny latać po lesie, nie powinny się zderzać z brzozami. A jeżeli ksiądz arcybiskup jest tak pewien swego przeświadczenia, to proponowałbym wziąć udział w tym szaleńczym eksperymencie, który swoi, swojego czasu planowała podkomisja smoleńska. Chciała ustawić na przyczepie brzozę i uderzyć w tą brzozę samolotem pozostałym tu 154 i sprawdzić i udowodnić w ten sposób, że skrzydło by się o taką brzozę nie rozwaliło. Proponowałbym, żeby ksiądz arcybiskup się zapisał na ten lot i skoro żaden rozsądny człowiek nie uważa, że jak samolot uderzy w drzewo, to może się rozbić, no to. Yy będziemy się modlić o wynik tego eksperymentu. Mówię to te słowa jako katolik z wielką przykrością dlatego że czegoś takiego jak arcybiskup wtrącający się w sprawy rozwiązań technicznych, które tak bardzo dzielą społeczeństwo polskie, tego w Polsce jeszcze nie było. I myślę, że kwestionowanie Decyzji i ustaleń organów państwowych, a takim organem była Komisja Badania Wypadków Lotniczych, jest rażącym naruszeniem konkordatu. I myślę, że też powinien ksiądz arcybiskup to rozważyć. Bardziej byśmy oczekiwali od księdza arcybiskupa na wyjaśnienie tych wszystkich kwestii. Które padają zarzuca chociażby pana Terlikowskiego odnośnie kwestii związanych z przeszłością, związaną z wspieraniem księdza, arcybiskupa Juliusza Peca, niż dywagacji na temat technicznych konsekwencji uderzeń samolotu w, w drzewo. Od tego są specjaliści, od tego są biegli których w Komisji Badania Wypadków Lotniczych było bardzo wielu. W Podkomisji pana Antoniego Macierwicza natomiast nie ma żadnego. I myślę, że czas przestać otaczać tego typu skandaliczne wypowiedzi milczeniem ze względu na szacunek dla urzędu, bo szacunek dla urzędu nie oznacza akceptacji dla opinii. Które są po prostu nieprzystające do funkcji, kłamliwe, pogardliwe dla większości społeczeństwa i naruszające również relacje pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Jeżeli chodzi o. Ten cały pomysł, aby wskrzesić sprawę zamachu Smoleńskiego, to myślę, że przyczyna jest oczywista. Proszę Państwa, mamy zbliżający się ogromny kryzys gospodarczy. Mamy inflację dwuprocentową, której nie było w Polsce od 30 lat. Mamy zbliżającą się stagflację, czyli regres połączony z inflacją. Mamy ogromne stopy procentowe, które Uderzają w naj, najbardziej aktywną część społeczną, młodych ludzi, którzy zaciągali kredyty na mieszkania. To wszystko w nich bije bardzo. I niestety yy, yy, sytuacja tylko będzie się pogarszać w najbliższych miesiącach, więc wymyśla się różne yy, szarlatańskie historie, po to, żeby spróbować, może, jeszcze po raz kolejny wyciągnąć polityczne złoto, z tego tańca nad trumnami, które się nam urządza co miesiąc, a przynajmniej na pewno co roku. Tymczasem prokuratura rodziną nie przedstawiła żadnych nowych dowodów, bo ich nie ma. W sprawie jest wszystko jasne. Niejasna jest tylko jedna historia, której byśmy oczekiwali, mianowicie zeznania świadka Jarosława Kaczyńskiego na okoliczności związane z ostatnią rozmową z bratem i zeznanie, które byłoby przeprowadzone przy udziale biegłego oraz urządzenia zwanego wariografem. Takie zeznanie można w świetle artykułu 199a KPK złożyć wtedy, kiedy świadek wyrazi na to zgodę, ale nie sądzę, aby Jarosław Kaczyński miał cokolwiek do ukrycia, więc oczekujemy na tę zgodę i na przesłuchanie w tej sprawie prezesa PiSu, a świadka jest prawie ostatnią osobę, która rozmawiała z prezydentem Lechem Kaczyńskim spoza ofiar tego tragicznego wypadku lotniczego. Zachęcam Państwa do, do subskrypcji i trzymajmy kciuki za dwa tygodnie, aby wybory wygrał prezydent Francji. Dziękuję uprzejmie.